Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Harry Potter i Komnata Tajemnic na PlayStation 2. Więc tak, poprzednim razem udało nam się nauczyć zaklęcia Aviforce, dlatego że robiliśmy wyzwanie Aviforce. Później jako Goyle byliśmy w... Byliśmy u Uślizgonów, żeby dowiedzieć się, czy Malfoy stoi za otwarciem Komnaty Tajemnic. Okazało się, że to nie on. I koniec końców znajdujemy się tutaj w miejscu, gdzie jesteśmy obecnie, czyli Łazienka Dziewcząt. I w tym momencie możemy sobie już zakończyć dzień. Czekajcie, o, dokładnie tak. I my to w ten oto sposób uczynimy. Tak więc jedziemy z koksem, jak to się mówi. Nastał kolejny piękny poranek w Hogwarcie. Dobra. Jesteśmy w miarę wyspani, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, może Harry się nie wyspał, ale wydaje mi się, że powinien się wyspać. No i co, lecimy w takim razie z koksem. Gdzie my tutaj mamy, kurczę, pieczone Hermione, Rona czy kogokolwiek z tego towarzystwa? A, są tutaj, dobra. A raczej chyba Hermiona tutaj jest. No to idziemy sobie powolutku do przodu. Hello, Ron. What class have we got first today? It's Charms with Flitwick. I'll meet you on the second floor. Powiem wam tak, tutaj chociaż wersja na PS2 ma jakikolwiek plus, ponieważ pamięta w ogóle o lekcjach z Flitwickiem, bo nie wiem czy pamiętacie, ale w wersji PS1-kowej Komnaty Tajemnic to w ogóle wątek Flitwicka został pominięty kompletnie. Jakby jego postać w ogóle nie wystąpiła w tej gierce, no nie? I to troszeczkę jest dla mnie dziwne, tak samo jak w ogóle ten... Chciałem przez chwilę powiedzieć, że Filch nie wystąpił w wersji na PS1, ale przecież on kredził się w tym zakazanym lesie przecież, więc dobra, tam nieważne. W sensie nie w zakazanym lesie, tylko na błoniach Hogwartu, kiedy trzeba było się skradać w nocy. Tak więc dobra, Filch mi teraz wszedł, to ja teraz pierdzielę takie farmazony. Nie, Flitwick po prostu został pominięty w wersji na PS1, to chciałem powiedzieć. Dobra, idziemy kurde na dół. Dobra, to powinno być tutaj według tego, co przedstawia nam gra. A mianowicie tutaj jest biblioteka, więc tu... powinna być lekcja z profesorem Flitwickiem, o ile pamięć mnie nie myli. A może mnie mylić, dlatego że Hogwartu w wersji na PS2 nie znam akurat na pamięć, tak więc... no miejmy nadzieję, że to jest to. Good morning, class. Today's lesson will most assuredly involve us in learning how to cast the appositely named Bluebell Flames. The proper incantation for this charm is Incendio. You will now see that a crawl space has been revealed in the wall. Beyond this is the Incendio Challenge. Mr. Potter, if you wouldn't mind coming forward, please. The Incendio spellbook is located on the other side of the crawl space. Once you've managed to collect it, the Incendio charm will be yours. You must then return here to the classroom. Do you understand, Mr. Potter? I do, Professor. Very well then, off you jolly well go! Ej, tak zupełnie szczerze, to nie zdziwiłbym się, gdyby Harry pewnego razu powiedział coś takiego, że kurczę pieczone, trochę czuję się jak więzień, bo autentycznie ci nauczyciele, okej, szacun, że chcą wysłać nas na praktykę, żebyśmy nauczyli się danego czaru, ale to momentami te wstawki, te... nie wiem, czy mogę powiedzieć intro, ale ten przerywnik, który w zasadzie był przed chwilą, troszeczkę wygląda tak, jakby Harry szedł do takiego właśnie więzienia, na takie tortury dosłownie, no nie? To tak trochę wygląda, przynajmniej ja to tak odczuwam, no nie? I przy okazji, nie wiem czy wy też zauważyliście, ale czy wam też się wydaje, że Harry w tej grze troszeczkę zachowuje się tak, jakby był zmęczony totalnie życiem? To znaczy,
O ile w wersji PC-towej czy PS1 zwracał się z taką, jakby to można powiedzieć, z takim wielkim zaangażowaniem, że kurde, fajnie będzie nauczyć się nowego czaru, tak momentami jak się słucha wypowiedzi Harry'ego w tej grze, to ma się wrażenie, jakby on był totalnie zmęczony z życiem i jakby mu się kompletnie nie chciało, kurcze pieczone. O! I kogo my tu mamy? Znowu to samo. Znowu będzie jebany ping-pong, prawda? Dobra, to ja sobie już przygotuję na sam start. Przerwę co prawda cutscenkę, ale niech będzie. Przygotujmy sobie ping-ponga, ponieważ będzie napierdzielanka. Już widzę, że to będzie, kurczę pieczone. Znowu ten pieprzony gargulec. Kurde, że też te gargulce muszą być wszędzie, bez kitu, no nie? Jakby nie mogli już dać im spokój, kurcze. Dajcie w ogóle sobie spokój z tym Expelliarmus. Bez sensu to jest, kurcze. Nie, jakby wiecie, ja nic może do tego aż tak nie mam, chociaż... Chociaż dobra, po części trochę mam coś do tego, bo jednak trochę mnie ta konfrontacja z Goylem i Krabem ztriggerowała, jak byliśmy wtedy w bibliotece. To było praktycznie mega przesada w tamtym momencie. W szczególności, że wiecie, ja rozumiem wszystko, bo ja też jestem lama totalnie w tą gierkę. Ja nie potrafię grać w tę gierkę, bo nie oszukujmy się, ja pierwszy raz przechodzę w całości tę gierkę, no nie? Ale kurde, były momenty, gdzie po prostu ja odbijałem, a działo się właśnie coś podobnego jak teraz, że ja wcisnąłem trójkąt i trzymałem go cały czas, żeby potem szybko odbić. No i wyglądało to, jak wyglądało, no nie? A jeszcze najgorszy jest ten spam, co on teraz tutaj odpierdziela. Oni zresztą też tak robili. No, przed chwilą było odbijanie, tak więc jak mogliście zobaczyć, to jest ten sam schemat, który był już wcześniej nadużywany. Kurde, no dlaczego on tak zrobił? No, nareszcie, kurde. Jeden z nich padł. O, całe szczęście, całe kurde szczęście, że jeden z nich padł. Bo podejrzewam, że będzie ich jeszcze więcej, kurde, jeżeli chodzi o... jeżeli chodzi o ten poziom, bo raczej wątpię, że to się skończy na jednej konfrontacji z nimi, z tymi posągami zasranymi. O, ogniste kraby, siemanko. Ja może sobie stąd pójdę, bo ja nie mam zamiaru z wami rozmawiać jakkolwiek. Chciałbym po prostu iść dalej z grą. Proszę, 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 ja chcę się stąd wydostać. Dokładnie tak. Nie chciałem tędy iść. Co tu mamy na dole? A, znowu ogniste kraby! Jezus Maria, dlaczego ja w taki łatwy sposób ginę? Na szczęście tu mamy checkpoint, więc tyle dobrze. Aczkolwiek znowu nie trafiłem, więc będę musiał naprawdę uważać, bo znowu mnie, kurde, jakiś ognisty krab dojedzie i wtedy będę miał problem. Więc tak, o kurde, widzicie, mówiłem. Mówiłem, że to nie będzie jedyna konfrontacja z tymi przygłupami. No kurwa. Czemu znowu te zasrane posągi, gargulce, kurde, weźcie się odpierdzielcie ode mnie już. No dobra, niech będzie, kurde. Nie uwolnię się od nich przecież. Choćbym chciał bardzo. Chociaż ten dosyć szybko zaczyna i trochę więcej HP traci. A więc może to będzie szybsze. Oby.
ty! Na 3 strzały poleciał, co za typ! Ej, taka konfrontacja to mi się podoba wtedy. Takie coś może być. Tutaj w tę stronę bardziej, Harry. Dokładnie. Taka konfrontacja z tymi gargulcami może być, bo jeżeli to by miało trwać tyle samo, co ta przed chwilą, co miała miejsce, nie ta, co była przed chwilą, tylko ta jeszcze wcześniej, lub ta najpierwsza konfrontacja z tymi gargulcami, to bym trochę się zdenerwował, ale tak to może być w sumie. Nie mam z tym problemu. Przecież ile on HP traci na sam start, jak on atakuje. Masakra w ogóle. No już po nim, kurde. Następny padł. I dlaczego ja się w ogóle przewróciłem? Co, kurde, kawałek jego nogi mnie przewrócił, czy co? Księga na nas czeka. No kurczę, pieczone. Ładnie. Aj. Dokładnie tak, szybko lecimy do góry. Szybko do góry. Wara od tych ognistych krabów. Zasranych. A z tym co, o co chodzi? Nie. Nie! Nie! Dobrze, że idziemy do góry, dobrze, że idziemy do góry, kurczę pieczone. Dobra, patrzymy po boku, po bokach, czy czasem jakiejś skrzynki nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Więc możemy iść do przodu przed siebie. I co tutaj mamy? Tu nie ma nic. Tu nie ma nic, moi drodzy. Tylko nie spierdziel się na sam dół, Potter. Bo będzie wtedy, kurde, słabiutko. No i mamy, kurczę, incendio. A przepiszę sobie to na kółko, czemu by nie? I w zasadzie mamy wszystkie czary nauczone, no ewentualnie wiadomo, możemy się nauczyć czaru Alohomora. Ale no po co nam uczyć się czaru Alohomora, który możemy kupić w sklepie u Freda i George'a, skoro i tak nie chodzimy po żadnych innych takich, chociaż w sumie można byłoby któregoś razu spróbować się, kurczę pieczone, tego nauczyć. I dobra, i co mamy teraz zrobić? Chyba te pochodnie zapalić. Znaczy pochodnie, w sumie nawet nie wiem co to jest dokładnie. Macie pomysł jak coś takiego nazwać? No właśnie, kurde, i to jest problem, że trzeba to prawdopodobnie zrobić jak najszybciej. A ja nie mogę tego jak najszybciej zrobić, bo wychodzi co wychodzi. No kurde, Harry! Ja pierdzielę, ale ty się ślizgasz momentami na takich kurde tych. Nie ślizgaj się tak. No i właśnie, i cały czar prys. Mogłem, kurde, to zrobić jak najszybciej, się, kurde, nie udało, bo po co? I to jest takie czasami, kurde, bulwersujące, nie? No, dokładnie tak. Nie, najlepiej się spierdol na dół, Harry, nie? Te jeszcze tego tu brakowało, żebyś się na sam dół spierdolił. Jezu, ale mnie coś takiego triggeruje nieziemsko, przysięgam wam, naprawdę. No, teraz się kraty otworzyły, ale się zaraz zamkną, bo nie zdążę. No, typowe, typowe. Przez chwilę się otworzyły, bo widziałem, że się otworzyły, ale nie zdążyłem, bo i po co? Dobra, udało się. Kurde, trzeba było to naprawdę ładnie synchronizować. Dobra, może to nie była jakoś super najgorsza sekcja. Już trochę przesadziłem w tym momencie, jak ja to nazywałem taką super uber najgorszą sekcją, ale no wiecie, denerwuje mnie po prostu to czasami jak Harry się ślizga, bo to jest mimo co bardzo denerwujące i frustrujące, bo nigdy nie wiadomo kiedy Harry ci normalnie przejdzie, no nie? Dobra, i co my teraz mamy zrobić tutaj? Jesteśmy obecnie tutaj, w tym miejscu.
Chyba, że musimy coś takiego zrobić. A nie, tu mamy chyba te do zapalenia. A, tutaj jeszcze ogniste kraby na nas czekają, fajnie. I co my tutaj mamy konkretnego zrobić? Nie wiem, nie rozumiem po co ja miałem tutaj na dół schodzić, tak szczerze. Nie rozumiem tego kompletnie, o co tu chodzi. No dobra, jestem w takim razie z powrotem, ponieważ musiałem zrobić cięcie ze względu na to, że musiałem raz jeszcze powtarzać moją ulubioną sekcję z pochodniami. Więc teraz tak, o co tutaj kurczę pieczone chodzi, bo ja nie bardzo kumam. Naprawdę, serio, chciałbym znać genezę tego, o co tutaj chodzi, bo wolałbym już wracać i kończyć wyzwanie, bo wydaje mi się, że wszystko, co mogłem zrobić, zrobiłem. No ale na najwidoczniej nie do końca wszystko zrobiłem. No ale dobra, spróbujmy, zobaczmy, o co tutaj chodzi, bo coś jest na rzeczy, że ewidentnie musimy tu iść. To jest ta jedna głowa, która się nie dymi. Kurde! Halo, Harry, trochę za późno. Aha! Dobra, to na takiej zasadzie polega. Wow, 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 wow. Dobra, nara. Teraz pewnie, znając życie, tutaj po drugiej stronie będą te ogniste kraby jeszcze. I potem będziemy musieli dostać się do góry, wyłączyć ogień i przedostać się na następną stronę. Znaczy na następną, no po prostu dostać się do wyjścia. Walić was, wy ogniste szmaciarze. Mam was w dupie. Okej, okay, czyli tam u góry są przyciski, trzeba będzie je aktywować i możliwe, że się stąd wydostaniemy. Chyba, że coś jeszcze gra nam ma nam do zaoferowania, chociaż w to wątpię, no bo kurczę pieczone, no nie wiem, co oni by musieli jeszcze wymyśleć do tego wyzwania. Zignorujcie to, bo to było totalnie słabe i głupie. Tak kurde debile postępują. A tutaj to nawet nie wiem, jak ja mam doskoczyć. Poważnie nie wiem, jak ja mam tutaj doskoczyć. Moi drodzy, ja już chyba wiem, jak to ogarnąć. Tak mi się wydaje, że ja wiem, jak to ogarnąć. Patrzcie, robimy coś takiego, no nie? Widzicie to? Tak to trzeba zrobić. To samo w tę stronę. Ty, ale na początku jak tak próbowałem, no to kurde nie wychodziło. Nie rozumiem, o co tu chodzi. No, szybciej. Jest, udało się w końcu. Nawet nie wiecie, ile razy ja musiałem, kurde, tutaj się męczyć, żeby wejść. A to jeszcze nie koniec, bo jeszcze ta strona została. To jeszcze, kurde, nie koniec. To jest najgorsze. Masakra, ja pierdzielę. Ale to jest wkurwiająca sekcja, bez kitu. O ile tamta sekcja z tą książką, w sensie po nauczeniu się Incendio, była jeszcze okej, jakoś znośna, no bo tam niepotrzebnie się zresztą ja strigrowałem, tak tutaj kurde zsynchronizowanie tego, to naprawdę graniczy z cudem, proszę państwa. No wkurwić się tak dawno nie wkurwiłem, nie? Jak teraz. No i teraz pewnie mi się nie uda, bo zobaczcie, ile mam kurwa HP, ile ja mam kurde jebanego HP.
Czy to jest jakaś... To jest jakiś żart nieśmieszny. No, jeszcze kamera. Oczywiście, że tak. Rób tak, odpierdalaj tak dalej, kamero. To na pewno ci na dobre wyjdzie. Dobra. Jedziemy. Dawaj. Szybko. Dobrze. Kurde, udało się. Fajnie. Tylko teraz trzeba będzie ten drugi przycisk ogarnąć, czyli... O! Nie! Czyli teraz znowu będę musiał w tamtą stronę polecieć, bo wtedy popierdoliłem trochę kolejność. Dobra, damy radę, to już szybko pójdzie, tak mi się wydaje. Ja pierdzielę, ile z tym jest pierdolenia, bez kitu. Nareszcie się udało. Ja pierdziele. O Boże święty. Czy to już jest wyjście? Powiedzcie, że to jest wyjście już. Powiedzcie, że tu już nic nie będzie. Tak, to jest wyjście. W końcu mogę opuścić to miejsce. Ja pierdziele, w końcu. Nigdy tak się nie cieszyłem, aż kurde skończę jakieś lekcje czaru. Bez kitu. Excellent, Potter. 40 house points to Gryffindor. That is all for today. Class dismissed. Hey, Harry. Don't forget you've got the Quidditch match against Ravenclaw. Come on, let's go to the stadium. I znowu Quidditch. Mogę otworzyć tę skrzynkę? Nie mogę. Nie znam czaru, żeby nauczyć się otwierania tej skrzynki. Ja pierdzielę, to wyzwanie Incendio to naprawdę było katorga. Ale to głównie przez te posągi, które trzeba było tak synchronizować. No ale reszta była całkiem okej. Ale tak jak mówię, dawno się tak nie cieszyłem ze skończenia jakiejkolwiek lekcji. Bez kitu. Masakra, kurcze pieczone. Sobie od razu zapiszę. Żeby nie było, bo nie mam zamiaru powtarzać tej lekcji Incendio, niech wypierdalają mi z tą lekcją. Wywalone jajca już mam w to. Dobra, idziemy stąd. Idziemy na Quidditch. Bo teraz trzeba będzie, kurcze pieczone, zmierzyć się chyba z Ravenclaw, z tego co tutaj Ron wspominał. Ale patrzcie kurde, w Kamieniu Filozoficznym na PS2 mieliśmy tylko jeden Quidditch w zasadzie. I to pod koniec gry, a tutaj zobaczcie ile już jest Quidditchów. No nieźle. Ile wy macie punktów? 279. Quidditch Stadium. Pewnie mają teraz trochę więcej, ale my mamy 380 obecnie, więc my jesteśmy na prowadzeniu, tak więc naraz nie zgoni, frajerzy. A my sobie troszeczkę drogę skrócimy po raz kolejny. No wiecie, no znamy jednak już tą całą drogę na pamięć od Hogwartu do... stadionu Quidditchu, a wolę jednak sobie troszeczkę skrócić drogę niż zamulać przez ileś tam minut. Tak więc dolecimy i dolecieliśmy. Elegancko. O to chodziło. Jesteśmy na stadionie Quidditcha, a raczej teraz przejdziemy przez drzwiczki. Let's go! Hello and welcome to the Quidditch Stadium at Hogwarts for the next match of the term. Ravenclaw versus Gryffindor. The two teams play with a similar song. No i mamy powtóreczkę z rozryweczki, tylko że teraz zamiast z pufonami lecimy z Ravenclaw, no nie? W sumie kurczę pieczone tak... Ja wiem, że już się powtarzam z tym, bo kiedyś chyba to nawet, znaczy kiedyś, no dwa lata temu jak robiłem Kamień Filozoficzny na PS2, PS1 i PC-ta, trochę w odwrotnej kolejności, ale mniejsza, to
ja zawsze szkodowałem Ravenclaw i Hufflepuff. Dla mnie tych domów jest najbardziej trochę szkoda. To są takie bardzo niedocenione domy, tak szczerze. Oni zawsze przegrywają. Zawsze. Oni są zawsze najgorsi. A jedyne, kto jest właśnie zawsze na takim podium, to jest właśnie Ślizgoni i Gryfoni. To są tacy właśnie, którzy są na podium. Kurde, boost mi się skończył. Nie jest dobrze. Ale naładujemy go sobie, lecąc przez te pierścienie, kurczę. Niczym Superman 64. Spokojnie, pierścienie jeszcze na nas będą czekać w więźniu Azkabana. Azkabanu, przepraszam, nie Azkabana, tylko Azkabanu. Chwila, moment, ej. Co to miało znaczyć? Uderzyłem o podłogę, o trawę uderzyłem. Halo, sędzia Kalosz! Sędzia Kalosz! On mnie sfaulował. Czerwoną kartkę powinien dostać i tłuczkiem w łeb. Dawaj, boost, proszę, boost, naładuj się, błagam. To my mamy wygrać. Dobra, jest boost. Woo! To trochę bolało, nie będę tego ukrywał. Dawaj, kurde, nie, ja mam zdobyć znicza, nie ty, ja mam. Ale to jest triggerujące, w jakich miejscach są te pierścienie, kurde, naprawdę, no, gorszego miejsca nie mogliście sobie wybrać już. Dobra, nieważne, lecimy. No, i przegraliśmy. Zajebiście. There's more to life than winning, but the losers aren't thinking that right now. Oczywiście, że chcę kontynuować. Mam nadzieję, że fabuła nie ruszy dalej, jak odkąd przegraliśmy z Ravenclawem. Czy ruszy dalej, mimo co? Kurwa, ruszyła dalej, ja pierdolę. Never mind, Harry. You did your best. Anyway, I'm going back to bed. See you later. No dobra, trudno się mówi. Przegraliśmy, no. Nie można całe życie wygrywać. Kurde, no. Aj, dobra, nieważne. Kończymy dzień. Ja pierdzielę. Ale porażka. I to totalna. The house point totals are being calculated. Slytherin. Ravenclaw. Hufflepuff. Gryffindor. Gryffindor is in the lead. Nie no, mordo, zajebiście, udało nam się, wygrywamy, kurde, ze wszystkimi domami. To jest coś pięknego w tym momencie. Hey Harry, what do you think of this? It looks like an old diary. Belonged to T.M. Riddle. Hang on, I know that name. T.M. Riddle got an award for special services for the school 50 years ago. I know that because Filch made me polish his shield about 50 times in detention. Well, whoever he was, he didn't write in it. It's completely blank.
wonder why someone wanted to try and get rid of it then. Weird. Harry went to bed before anyone else in his dormitory that night, mainly because he wanted to examine Riddle's diary. He sat on his four-poster and flicked through the blank pages, until... Hello, Harry Potter. My name is Tom Riddle. I'm at Hogwarts and horrible stuff's been happening. Do you know about the Chamber of Secrets? Of course I know about the Chamber of Secrets. In my fifth year, the chamber was opened and the monster killed a girl. I caught the person who'd opened the chamber, and he was expelled. I can show you if you like. I can take you inside my memory of the night when I caught him. Okay. Harry sat entranced by the memory Tom Riddle showed him. Evening, Hagrid. What are you doing down here, Tom? It's all over. I don't think you meant to kill anyone, but monsters don't make good pets now, do they? It never killed no one. Come on. The least Hogwarts can do is make sure the thing that killed that girl is slaughtered. It wasn't him. He wouldn't. He never. No! It was Hagrid, Ron. Hagrid opened the Chamber of Secrets 50 years ago. Go tell Hermione. I've got to go and see Hagrid. A ja nadal będę bronił Hagrida, bo Hagrid jest zajebistym przyjacielem i jest bardzo w porządku wobec chłopaków. I to jest trzeci raz, kiedy ja bronię Hagrida w tej sytuacji. Ale no, bardzo ładnie w ogóle został przedstawiony model Toma Riddle. Ogólnie modele w tej grze bardzo ładnie wyglądają. No, spośród tych wszystkich gier z Komnaty Tajemnic to chyba najładniej wszystko wygląda. No i troszeczkę też modele wersji PC-towej zajebiście wyglądają, ale tak to... To chyba taka definitywna wersja modelu Harry'ego Pottera, jak i pozostałych, no nie? No dobra, no to co? Będziemy musieli udać się do zakazanego lasu chyba. No chyba tak, kurczę pieczone. Ale zanim się udamy do zakazanego lasu, to trzeba na błonie Hogwartu się dostać. I to nocą, uważając na zajebanych prefektów. Znaczy nie zajebanych, tylko zjebanych, chciałem powiedzieć. Tak, no musimy dostać się do chatki Hagrida, więc... Na razie musimy uważać, bo tutaj prefekci się kręcą. O, i już mnie znalazł, frajer. Myślałem, że mi odejmie punkty. Odjął mi? Nie odjął. Jezus Maria, ale ja się cieszę z tego powodu. Idź sobie! Ja tu chcę sobie czmychnąć. Dzięki. Nara! No i lecimy schodami w dół. Tu na szczęście jest jeszcze jako tako ta bezpieczna sekcja przed prefektami, którzy kręcą się w głównym holu. Ale jedyne na co trzeba uważać to na duchy, które mogą nas zaatakować. Ale tak to póki co jesteśmy bezpieczni. No teraz będziemy niebezpieczni bardzo, no bo tutaj będą prefekci się, kurde, we wszystkie strony świata kręcić. I jeszcze błonie Hogwartu pozostają, no nie?